Dzień dobry. A dzień dobry, szuka pani kogoś? Nie kogoś, a czegoś. Interesują mnie stare rzeczy, stare meble, zegary, obrazy. Ludzie sami nie wiedzą, co mają w domach, a za stary grat nawet parę stówek można dostać. Pieniądze by się przydały, ale tu tylko stary dom i starzy ludzie. To może wody da mi się pani napić, zmęczona trochę jestem. Źle się pani czuje, niech pani troszeczkę wejdzie. Dziękuję. No i co, już pani lepiej? Dziękuję, już mi lepiej. Ale pani... Co ja? Pani coś mi źle wygląda. Ja się na tym znam. Widzę to, czego nawet najlepszy lekarz nie wybada. A pani ma w oczach coś takiego. Dobrze pani sypie? Oj, nie za bardzo. Budzę się nad ranem, dospać nie daję rady. A widzi pani, ja to wszystko z oczu wyczytałam. I głowa panią boli, i plecy bolą, żeby prostować się ciężko. Dokładnie tak. Byłam z tym u doktora, ale co tam? Bo te doktory takie są. Jak nie zmierzy, jak nie zważy, nie usłyszy, to nic nie wie. A ja co innego. Nie tylko zdrowie, ale i kłopoty widzę. Bo jedno z drugim jest złączone. A pani pewnie kłopotów nie brakuje. Oj, żeby pani wiedziała, życie takie ciężkie. Lekarstwa drogie. Jakby pani chciała, to mogę pomóc. Ale to nie będzie proste. Pewnie to dużo kosztuje. Ależ skąd? Ja nic nie chcę. Szczęście innych mi wystarcza. Trudne dlatego, że to chyba jakiś urok. Urok? Co też pani? Mówiłam, że to trudne, ale ja już widziałam takie oczy. Szczere, ale smutne. Bo ktoś źle życzy. Pewnie jakiś sąsiad zawistny. Oj, takich teraz nie brakuje. Żeby nie było, można to sprawdzić. Pani przyniesie jajo, rozbijemy, a jak w środku będą włosy, to będzie dowód. Przyniosę. Ale które wybrać? Najlepiej takie, co jest w środku, między innymi. Tam zawsze ludzka zawiść siedzi. Da mi pani to jajko i może talerz jakiś, żeby nie nachlapać. Taki może być. To teraz rozbijamy. I co, widzi pani? O Boże, nie wierzyłam. I co teraz? Teraz musimy zdjąć zaklęcie. Po pierwsze kura, która zniosła jajko. Ale to ze sklepu. Trudno, musi być kura. Trzeba ją zarżnąć i zakopać. Razem z tym jajkiem. To po pierwsze. A co jeszcze? Wie pani, do czego najbardziej złęgnie? No nie wiem, chyba do telewizji. Do pieniędzy, droga pani. Do pieniędzy i do kosztowności. Trzeba wszystkie, ale to wszystkie pieniądze z domu schować do słoika, zakręcić i przykryć czystym ręcznikiem. Po godzinie powinno wszystko przejść. Już parę razy tak ludziom pomogłam. To najpierw słoik i ręcznik proszę przynieść. A teraz? A teraz pieniądze. Tylko naprawdę wszystkie. Bo jak nie będą wszystkie, to złe nie pójdzie, a tylko się do nich doczepi i zło sobie przyniesie. To naprawdę wszystko. To przykryjmy słoik, schowajmy pieniądze, jak się pani złego boi. Teraz trzeba zakręcić i kurę zakopać. A jajko zostaje? O, dobrze, że pani pamięta. Bez tego też by się nie obyło. Mądra jest pani kobieta, że dała sobie pomóc. Dziwne to jakieś wszystko, aż trudno uwierzyć. Może zajrzę pod słoik? O Boże, gdzie moje pieniądze? Okradła mnie, co robić? Widzieli państwo jeden ze sposobów działania oszustów. Oszustów, którzy działają w pojedynkę albo w grupie. Bardzo często na osobę, która wchodzi do naszego domu czy mieszkania, czeka ktoś inny w samochodzie po to, aby ułatwić szybką ucieczkę. Osoba, która z nami rozmawia, bardzo sugestywnie wmawia nam rozmaite dolegliwości, rozmaite problemy, ale są to rzeczy, które dotykają praktycznie każdego. Natomiast u rozmówcy wzbudzają zaufanie i nakłaniają do współpracy. W dalszej części oszust każe wykonywać rozmaite zbędne czynności, które odwracają uwagę domowników i ułatwiają, umożliwiają kradzież. Jeżeli już dojdzie do najgorszego, bardzo ważne jest, aby jak najszybciej zawiadomić policję i podać wszystkie, najdrobniejsze nawet szczegóły. Pomoże to ustalić sprawcę i odzyskać skradzione mienie. Nieoceniona w takiej sytuacji jest pomoc sąsiedzka. Właściwe relacje z sąsiadami spowodują, że sąsiad być może zauważy to, czego myśmy nie dostrzegli. Natomiast podczas naszej nieobecności będzie miał nadzór nad naszym mieniem.
Bardzo często pytanie zadane obcej osobie, która kręci się w pobliżu naszego domostwa, pozwoli spłoszyć intruza i nie dojdzie do przestępstwa. Pomagajmy sobie wzajemnie.